Cześć kochani, z tej strony Ania. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Moje ostatnie zakupy ze sklepu skrab.com.pl oraz moje prace z warsztatów w tym właśnie sklepie. Byłam w skrab.com.pl na otwarciu 28 lipca. Sklep internetowy świętował swoje 9 urodziny i były też organizowane warsztaty przez Agnieszkę Posłuszne i brałam udział właśnie w tych warsztatach. To były warsztaty z kartek. Oficjalnie nazywało się, że dla początkujących. Ja chociaż już troszkę bawię się w scrapbooking, to naprawdę dużo wyniosłam z tych warsztatów i to były moje w ogóle pierwsze warsztaty w życiu. Było super i już zapisałam się na kolejne, tym razem na twórczym końcu lata i mam nadzieję, że z wieloma z Was się tam spotkam. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeżeli będziecie właśnie też we Wrocławiu pod koniec sierpnia. Mam dzisiaj dla Was do pokazania moje zakupy, jakie zrobiłam właśnie w tym sklepie. Był jeszcze rabat 9% na wszystko. Szkoda było nie skorzystać. To, co kupiłam, na co bardzo liczyłam, to papiery z Craft O'Clock z nowej kolekcji Lavender Hills. Widziałam albumy zrobione z tych kolekcji Asi Ryby i Natalii Profaski. Piękne były, więc stwierdziłam, że koniecznie muszę kupić tą kolekcję. Ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Jakie to są wzory. Elementy do wycięcia. Piękne lawendowe. Ten rower jest po prostu prześliczny. No, kolekcja jest taka rustykalna, lawendowa, z dodatkami zieleni. Ten rowerowy papier jest piękny. Super wygląda. Nie wiem, czy stworzę z niej album, czy może jakieś kartki. Zobaczymy. I od razu do kolekcji dokupiłam sobie paczkę z napisami. Bardzo fajny pomysł. 3,50 za taki zestawik napisów. Pokażę Wam, jak te napisy się prezentują. Dla mnie to jest świetna sprawa, bo ja zawsze mam problem z napisami na kartkach, a to jest takie gotowe rozwiązanie. Są po angielsku i po polsku. Szkoda, że nie wzięłam dwóch paczek, ale miałam, założyłam sobie określony budżet i stwierdziłam, że go nie przekroczę. Także udało mi się. I kupiłam sobie jeszcze właśnie z Craft O'Clock również dwie starsze kolekcje, albo nawet trzy. Mój skarb chłopczyk, mój skarb dziewczynka i Celebrate Today. Fajna taka kolekcja do ślubnych prac. Te były po 12 zł, a ta była za 13,50. Więc zakupiłam te papiery. I na warsztatach pracowałyśmy z Gesso. Ja nigdy nie używałam Gesso w swoich pracach. 16,90 za taki duży słoik. Bardzo mi się spodobało, więc zakupiłam Gesso pierwszy raz i specjalny pędzelek do jego nakładania. I teraz będę próbować stworzyć kartki właśnie z Gesso. Tutaj kilka kwiatuszków, różyczki. I mini nożyczki z DP Craft. Zakupiłam również tekturki. Wszystkiego najlepszego oraz mąż i żona. Na warsztatach też właśnie wykorzystywaliśmy tekturki i Gesso do ich zbielenia. I potem suszowaliśmy je tuszami z latarni morskiej. To pewnie dla Was jest takie oczywiste i takie proste, a ja tego nigdy nie robiłam. Bardzo mi się spodobało, więc od razu kupiłam sobie właśnie te tekturki
I to Gesso. Ramkę, która była wykorzystana również w jednej z prac inspiracyjnych, jaką przygotowała dla nas Aga. I stempelek dla Ciebie z okazji urodzin. 6,89. Mam nadzieję, że go wykorzystam. Z takich uniwersalnych rzeczy zakupiłam sobie również dwie bazy do Exploding Boxów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy. Teraz chciałabym się z Wami jeszcze podzielić tak szybko. Przepraszam za szeleszczenie od razu. Kartkami, jakie zrobiliśmy na warsztatach. Ogólnie warsztat trwały ponad 3 godziny, chociaż jak ja wychodziłam, niestety musiałam już wyjść. Dziewczyny jeszcze siedziały i tworzyły, także super. Atmosfera była fantastyczna. Prace przygotowane przez Agę prezentowały się przecudownie. Naprawdę udowodniła tylko to, że można bez wykrojników i bez dużej ilości materiałów stworzyć naprawdę bardzo fajne kartki. Przygotowała nam świetne zestawy warsztatowe do zrobienia też reszty kartek w domu. Myślę, że z tego zestawu, który został przygotowany przez Agę, można spokojnie stworzyć 10 kartek. A ja Wam pokażę te 3, które zrobiłam na warsztatach. To jest pierwsza karteczka. Jest ona w formacie DL i właśnie tutaj zostało wykorzystane gesso. Różyczki papierowe i tekturki również zostały nim potraktowane. Według mnie wygląda ta kartka bardzo fajnie, bardzo mi się spodobała. Bardzo mi się w ogóle podoba pomysł tego gesso. Możecie też zobaczyć, to jest też pomysł właśnie, który nam Aga powiedziała, żeby nie zawsze ucinać te druciki. Przy różyczkach, bo można je na przykład zawinąć jako sprężynkę na wykałaczce, ja to akurat robiłam na nożyczkach, i zostawić w ten sposób. I bardzo, bardzo fajnie się to prezentuje razem. Także to jest taka prosta karteczka w formacie DL. I no, myślę, że naprawdę bardzo fajnie wyszła. Świetny pomysł na zrobienie tej kompozycji. Ja mam zawsze problem z tymi pracami DL, bo one są dla mnie tak strasznie długie, że ciężko mi jest znaleźć punkt spójny na nich. A tutaj to jest bardzo fajnie zrobione i przemyślane, gdzie tym punktem centralnym jest właśnie ta kartka z napisem, a tekturki i różyczki to takie fajne dodatki. Kolejna kartka, którą robiłyśmy razem. Moja jest troszkę inna niż ta warsztatowa, dlatego że jak to ja, zamiast poczekać na instrukcję, pocięłam od razu papier, na którym z drugiej strony były elementy do wycięcia, i tym sposobem mam troszkę inną kompozycję tutaj, ale poratowałam się i jakoś udało mi się stworzyć tutaj taką kompozycję i napis wszystkiego najlepszego. Napis właśnie jest potraktowany białym gesso i brzegi jego są potuszowane tuszem latarni morskiej. Kartka jest wydzierana. Mnie jest zawsze trochę szkoda tak podrzeć ten papier, tak się zastanawiałam zawsze, czy to może fajnie wyglądać. I no właśnie na tych warsztatach zrozumiałam, że nie zawsze wszystko musi być idealnie od linijki wycięte, tylko na przykład takie rwania papieru też mogą naprawdę super wyglądać. Tutaj są jeszcze motylki. To są elementy do wycięcia, które pochodzą chyba z Mintai Papers. Ja zaraz sprawdzę, czy dobrze mówię. Tak. Dostaliśmy właśnie taki specjalny warsztatowy zestaw Mintai Papers. Tutaj właśnie Seven Heaven i Lovely Day kolekcja. I dostałyśmy takie elementy do wycinania i te różyczki właśnie z tej kolekcji pochodzą. Także w ogóle bardzo fajnie. Fajnie to wszystko było zrobione, przemyślane i bardzo fajny jest ten kit warsztatowy, z którego można naprawdę zrobić jeszcze wiele, wiele fajnych prac. Kolejną karteczką, którą zrobiłyśmy razem, jest kartka z balonem. Zdecydowanie chyba najbardziej mi się podobała. Jest taka trochę w stylu vintage. Tekturka potraktowana jest również tuszem. Balonik podklejony na kosteczkach 3D. Ta kompozycja kwiatowa również.
i napis razem to najlepsze miejsce, by być z drugą osobą. Tutaj właśnie też widać, że nie trzeba mieć wykrojników, żeby skrapować, żeby robić kartki, że nawet czasami te prace bez wykrojników wyglądają lepiej. Ja zawsze bałam się tych takich elementów do wycinania, bo wydawało mi się, że no przecież nie wytnę tego idealnie równo. Tutaj Aga też nam fajną rzecz powiedziała, że zawsze można te brzegi przytuszować i wtedy wygląda tak, jakby to miało być specjalnie. Nawet jeżeli są jakieś nierówności, to się zgubią. Tak samo, kiedy już miałam praktycznie skończoną tą kartkę, nie miałam tylko tych kwiatuszków z zewnątrz, to Aga właśnie mi powiedziała, a teraz jeszcze przyklej kwiatuszki, a ja powiedziałam, że ale ja nie mam kwiatuszków. No i wystarczyło tylko obrócić ten papier. Także też warto korzystać nawet z takich zwykłych papierów, które nie są elementami do wycieniania. Dla mnie to było dość odkrywcze, także cieszę się bardzo, że pojechałam na te warsztaty. Też możecie zobaczyć, to jest właśnie ten sam papier, ale został wytuszowany przez nas tuszem latarni morskiej i nabrał zupełnie innego klimatu. Zrobił się taki vintage. Dla mnie na tych warsztatach no, było naprawdę bardzo fajnie. Dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy. Bardzo miło spędziłam czas, zrobiłam zakupy, więc to była super sobota. To, co jeszcze chciałabym powiedzieć, to to, że nie zawsze warsztaty, które w nazwie mają, że dla początkujących, są tylko dla osób, które nigdy nie skrapowały. Ja skrapuję już półtora roku i tak dowiedziałam się czegoś nowego. Bardzo miło spędziłam czas i naprawdę te kartki, które udało mi się zrobić na warsztatach, naprawdę bardzo mi się podobają i na pewno będę korzystała z rad Agnieszki w przyszłości. A teraz też już na pewno postaram się częściej uczestniczyć w warsztatach, bo jest to super zabawa i Was też do tego zachęcam. Także dajcie koniecznie znać, co myślicie o zakupach, co myślicie o kartkach i mam nadzieję, że spotkam się z Wami właśnie na twórczym końcu lata we Wrocławiu, także dajcie znać, kto z Was będzie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym filmie. Pa, pa!